ciągle ktoś i to niekoniecznie kiedy jestem w dragu, tak jak teraz, tylko po prostu kiedy jako chłopak wychodzę na ulicę, nawet kiedy mam jakiś mały emblemat tęczowy, to jestem atakowany słownie, wyzywa się mnie od pedała, więc czasami po prostu po zmroku strach wyjść. To ważne, żeby organizować w Polsce marsze równości, marsze na rzecz szacunku, różnorodności, na rzecz miłości, bo niestety w Polsce osoby LGBT nie mają równych praw. The recent months are really like a fire going through Poland. It is a premeditated campaign, homophobic campaign, on the part of the Peace Party. It's a propaganda campaign which is meant to smear the opposition. There has to be a group that will be a danger, that the electorate will need to mobilize against. And of course, gay people are perfect for that position because they are already subject to discrimination. This is how right-wing populism works. It's a tradition of political thought which feeds on creating a sense of danger, a sense of need to defend ourselves against them. From the point of view of gay rights in Poland, it's tragic because it activated, I would say, grassroots activism against gay people. I mean, we've had neo-Nazis attacking LGBT parades, but what I saw in Białystok, it was really dangerous stuff. It seemed like a pogrom, and it has been called a pogrom. There were about 700 demonstrators, and there were about 3,000 people attacking them. They came to Białystok from all over Poland. It was like an army. And they had full support of the church, and they had full support of the ruling party. Kościół dużą rolę odgrywa w życiu Polaków. Niestety też Kościół katolicki nie wspiera osób LGBT. Nazywa nas tęczową zarazą. Ja się nie czuję tęczową zarazą. Jest to smutne, bo papież mówi, że kocha się wszystkich, bez względu kim się jest, jakiej orientacji, a polski Kościół jakby tego nie akceptuje. The bishops in Poland are all ultra conservatives and they are basically fully supportive of peace. The church really wants things from the government that the government doesn't want to deliver. One of them is a complete ban on abortion, right? So they imagine themselves as valiant heroes protecting children against death, but also against what they call sexualization, because of course the idea is that LGBT activists want to invade schools and take over children, right, by feeding them LGBT propaganda. So this is a big part of the of the discourse, that we need to fight against LGBT people because they're out to get our children. Ich arbeite bei Kampagne Przeciw Homophobie. Das ist LGBT-Organisation. Es ist so, dass ich lesbisch bin und deswegen ist es mir wichtig, für Rechte von meiner Mitmenschen zu kämpfen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Menschen, die nicht heterosexuell sind, einen Minderheitsstress erleben. Und viele davon sind sehr von Depressionen oder Angststörungen betroffen. Manche von denen denken, Selbstmord zu begehen. Und wenn ich mit Freunden spreche, die entweder lesbisch, bisexuell, trans sind, dann alle haben mehr oder weniger Angst, ganz offen zu leben. Es gibt ein rechtsorientiertes katholisches Magazin und die haben vor ein paar Wochen Sticker produziert, auf dem LGBT-freie Zone geschrieben wurde. Ta naklejka miała polegać na tym, że osoby z LGBT miały zakaz wejścia do danej restauracji, dajmy instytucji, gdzie nie akceptowali takich ludzi o takich poglądach. Jest to bardziej przypomina to, co było kiedyś podczas II wojny światowej, gdzie Żydzi nie mogli wchodzić do danych stref. I tak samo dzisiaj się czujemy, że osoby LGBT są dyskryminowane i są traktowane jako zło.
nie możemy zawierać ani małżeństw, ani nawet związków partnerskich z osobami tej samej płci, z osobami, które kochamy, nie mówiąc już nawet o adopcji dzieci. Od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało w Polsce wybory, jest jeszcze gorzej, ponieważ partia, która rządzi, napuszcza środowiska neofaszystowskie, środowiska agresywnych kibiców na osoby LGBT. Dlatego coraz częściej dochodzi do pobić, do aktów bardzo dużej przemocy, dużej agresji. Mam nadzieję, że osoby w Polsce, które mieszkają, zrozumieją, że w różnorodności tkwi siła, że miłość jest naszą siłą. Ich träume davon, keine Angst zu haben, zum Beispiel eine LGBT-Sticker an meine Eingangstür aufzukleben und nicht daran zu denken, okay, werden die Nachbarn mir Hallo sagen oder werden die mich irgendwie komisch angucken.